Inicjatywa powstała w zeszłym roku podczas pandemii. Chcieliśmy jako gastronomicy pomóc po prostu najbardziej potrzebującym rodzinom i stworzyliśmy taką inicjatywę, że od początku grudnia każdą taką symboliczną złotówkę z paragonu będziemy zbierać dla rodzin, które potrzebują po prostu podczas Wigilii jakiejś pomocy. I uzbraną sumę przeznaczyliśmy na jedzenie, którą podczas Wigilii zawieźliśmy do tych rodzin. Ta akcja również powtórzyła się na święta wielkanocne. No i w tym roku, jako ta trzecia edycja, też Wielkanocy, na święta Bożonarodzeniowe, pomagamy po prostu dzisiaj domu dziecka numer 3. Tutaj na Strzeszynie. Inicjatywa drużyny Szpiku i ich przyjaciół, którzy wspierają już nas od dłuższego czasu. Mieliśmy okazję też dzięki nim być w jednostce wojskowej w Krzesinach i po raz kolejny zdecydowali się, że pomogą naszemu domowi. Restauracja tutaj, która jest zaprzyjaźniona z drużyną Szpiku, przygotowała dla dzieciaków Wigilię. Tak jak tutaj panowie widzieliście, dostaliśmy nowe laptopy. Bardzo radośnie. Laptopy to już zostały rozdysponowane przez same dzieci, kto którego przyjmie. Na samo jedzenie również się ucieszyły. No, wygląda to w ogóle cudownie i myślę, że dzieciaki są zadowolone i będą też zadowolone po wieczerze. Cały czas tą akcję organizujemy wyłącznie razem z drużyną Szpiku. No i tutaj jakby my wytypowaliśmy, stwierdziliśmy w tym roku, że rodziny zawsze mogą, jeżeli są razem, zawsze się wspomagają nawzajem, a takie samotne dzieci po prostu no, są najbardziej potrzebujące, więc stwierdziliśmy, że w tym roku chcemy właśnie pomóc domowi dziecka i tutaj wspólnie wytypowaliśmy dom dziecka właśnie tutaj na Strzeszynie. No, na pewno zareagowało fantastycznie. Widać dzisiaj po akcji, że naprawdę były bardzo szczęśliwe i zadowolone. No i chciałem tylko dodać, że ten dom dziecka już będzie cały czas pod naszą kuratelą i na każde święta będziemy po prostu tym dzieciakom tutaj pomagać. Super.